Minęły kolejne dwa tygodnie, a my jesteśmy w Warszawie na ulicy Tamka przed naszym salonem firmowym. To tutaj dzisiaj będziemy kręcić kolejny odcinek nowości w ofercie Militaria.pl. Zapraszam! Let's go! W związku z tym, że w naszej ofercie pojawiło się mnóstwo nowości z firmy Bushnell, dzisiejszy odcinek poświęcony prawie w całości właśnie produktom tejże firmy. Dlatego zaczynamy od lornetki Bushnell Explorer 10x25. Jest to kompaktowa lornetka o stałym powiększeniu 10 razy oraz obiektywie o średnicy 25 mm. Na soczewki natomiast naniesiono powłoki antyrefleksyjne multi-coated. Centralne pokrętło, które znajduje się między tubusami lornetki, służy do regulacji ostrości widzenia. Lornetka jest odporna na zamoczenie np. podczas złej pogody, a dodatkowo w komplecie dostajecie oczywiście futerał, a także pasek do jej przenoszenia. Kolejna nowość z firmy Bushnell to lornetka model Trophy 10x42. Jest to lornetka o powiększeniu 10 razy i średnicy obiektywu 42 mm. Optykę cechuje wysoki poziom transmisji światła i wierne odwzorowanie koloru. Soczewki zostały wyposażone w powłoki antyrefleksyjne fully multi-coated, dzięki którym obraz widziany przez lornetkę jest ostry i jasny. Lornetka została wypełniona suchym azotem i uszczelniona za pomocą o-ringów, co zapobiega wewnętrznemu zaparowaniu soczewek. Pewny chwyt, a także ochronę lornetki przed uszkodzeniem stanowi powłoka DuraGrip, którą zostały pokryte tubusy lornetki. W komplecie z lornetką oczywiście znajdziecie pokrowiec, dzięki któremu bezpiecznie ją przeniesiecie. Kolejna nowość od Bushnella to dalmierz Bone Collector 4x20. Jest to lekki poręczny dalmierz laserowy o powiększeniu 4 razy oraz średnicy obiektywu 20 mm. Pozwala na pomiar odległości z dokładnością do 1 metra na dystansie aż 548 metrów. Wynik pomiaru można odczytać na wyświetlaczu LCD wmontowanym w okular zarówno w metrach, jak i w jardach. Elementy optyczne są pokryte wielowarstwową powłoką antyrefleksyjną, co zapewnia jasny i klarowny obraz oraz niweluje niepożądane refleksy świetlne. Dalmierz zasilany jest jedną baterią 9-woltową. Obudowa dalmierza została pokryta powłoką w kamuflażu Realtree. I na koniec nowości z firmy Bushnell, fotopułapka Bushnell Core. Fotopułapka serii Core oferuje ostre, bogate w kolory zdjęcia i filmy, które można kręcić właściwie codziennie. Zastosowana technologia pozwala na wykonywanie zdjęć z rozdzielczością 24 miliony pikseli oraz nagrywanie wideo z dźwiękiem w rozdzielczości 1920x1080 i 30 klatkach na sekundę. Urządzenie obsługiwane jest przez panel z monochromatycznym wyświetlaczem LCD 1,5 cala. Całość zasilana jest 6 bateriami AA. Urządzenie może być wykorzystywane przy ochronie przed nielegalną wycinką drzew, kradzieży drewna z lasu, przed nielegalnym wywożeniem śmieci do lasu, a także przy ochronie prywatnych posesji. No i na zakończenie coś spoza oferty Bushnella, czyli nóż Ontario Knife Rat 1. Jest to składany nóż typu EDC, który został stworzony we współpracy z grupą Randall's Adventure Training, zajmującą się prowadzeniem zajęć ze sztuki przetrwania. Głownia o profilu Drop Point wykonana została z japońskiej stali nierdzewnej AUS 8. Na głowni umieszczono obustronny kołek obsługiwany kciukiem, dzięki któremu można łatwo otworzyć nóż zarówno prawą, jak i lewą ręką. Rękojeść została wykonana z laminatu szklano-epoksydowego G10 pokrytego warstwą włókna węglowego. Za blokowanie ostrza odpowiada blokada typu Liner Lock. Oczywiście nóż został wyposażony w klips, dzięki któremu przeniesiecie go na pasku czy też w kieszeni. To tyle na dziś, a mi nie pozostaje nic innego, jak zaprosić Was na przykład na nasz Twitter, gdzie dowiecie się tego wszystkiego, co aktualnie się u nas dzieje. I oczywiście odwiedzajcie nasz kanał na YouTube i pamiętajcie, możecie go zasubskrybować, a także pamiętajcie o tym, aby nacisnąć dzwoneczek.